witam was serdecznie. Jesteśmy na polu. Już tu byłem za dnia, ale niestety wróciłem na noc. I teraz tak, jesteśmy spięci na 4 koła cały czas. 0,8 bara z tyłu, 0,9, 1 bar z przodu. Dlatego, że jest obciążek, który tak siadają kolesa ładnie. I sobie jeździmy 5,5 na godzinę, tak mniej więcej, 5,4, 5,7, 5,2. I tu jest taki dół, może wam pokażę, nie wiem, halogeny i telefon, to całkiem zawsze inaczej. Tu jest taki dół. I tutaj jak ja sobie robiłem na tamtym polu wyżej, tam gdzie jest ta piąta klasa, to widziałem, jak tu pięknie woda stała. Mówię, nie. Tu będzie pszenica. Ta pszenica nie będzie stała ukryta pod wodą. Ale cień robi. A normalnie jak dzień. Zobaczymy teraz ustawienia inne. Wszystko tak się dzieje właśnie przez szybę, wiecie? I to jest po dwukrotnym mulczowaniu rzepak. I raz po talerzówce płytkiej. Jeszcze przed tą ulewą to było robione. Czyli ponad miesiąc temu. Jakieś gdzieś drobne pasty się znajdą. Tak sobie tak trochę przedstawiałem te halogeny. Te na przykład. Te dałem w bok. Żeby właśnie było takie trochę bardziej biedne 360. Było. Tak ile jedzie? 6,2, 6,3. Wykorzystuję wyspida, żeby było ciasno. Tak, 6,2, 6,3. Czyli tutaj nas mocno zatrzymuje. Nie będzie tego widać. Jak wysiądę, też nie będzie widać. Ale uwierzcie mi, że ta ziemia przynajmniej tak 10 cm do góry jest uniesiona. Najmniej około 10. Trochę tutaj spłuciłem względem to, co robiłem pod kukurydzę, tam gdzie było ta bagna. Minimum 40 jedzie, bo tam jechałem takie 45, bo wał jak leży i dojdzie do śrub, to jeszcze ten jest ten ruch, no i nowe dłuta. I tak pomierzyłem do góry ramy z 92 cm. Także też tam gdzieś jechałem 45 na pewno, może nawet trochę głębiej, może nie, no gdzieś w tych okolicach. No to będziemy gdzieś jechać 42 cm, no 42-43. Na pierwszy rok wystarczy, no bo konie są, można tutaj wciągnąć. O dziwo, pewnie ktoś będzie zdziwiony. Pięć łap, wiecie jak wygląda Pegas, bo wam prezentowałem. I to jest takie spalanie na godzinę. Ja bym powiedział, że zarąbiste. Zarąbiste. Jak na 40 cm, ponad 40. Jak na kubusia, czterocylindrówkę. Jak na nowy preparat, który się teraz kręci w silniku Oczniw, też testuje polski Metal G. No, tak jakoś przed żniwami wlałem, a zobaczymy, bo tam testy na TikToku, że oglądałem tak trochę tego, jak było chwila czasu, już takie gdzieś pole długie, szybko się nie jechało. To się tak grzebie w tym internecie i tak przypadkiem znalazłem, że ktoś mi tutaj serdecznie przyjaciel wysłał, mówi, zobacz synu jakiś środek. I ja mówię, ja już go testuję od żniw. Tak gdzieś tam około 22 czy 1 lipca go wlałem. Pieniądze nie są jakieś astronomiczne, jednolitrowa butelka chyba kosztuje 130 zł. Mówię, a sprawdzę, a jeśli ma pomóc. I teraz nie wiem, subiektywnie mi się wydaje, że naprawdę jakby działa, bo tak te i
to obciążenie silnika wydaje mi się, że jest mniejsze jak kiedyś. Kurde, nie pogłąboszowałem sobie, kurde, kubusiem jeszcze jak ten, bez preparatu. No ale samo to, że 17-18 litrów na godzinę przy wcale nie lekkiej pracy. Zobaczymy, jak będzie wyglądało z Porto. Czy nie zobaczymy, no. Nie zobaczymy, bo ja już nie będę na głęboko robił Porto, bo tu na głęboko idzie głębosz i Porto na głęboko nie będzie miało sensu. Trochę to właśnie się będzie schodzić na dojazdach i chyba będę rzucał szóstkę, żeby szybciej dojechać. Tu pięknie widać, na obrociu. Tu jest taki moment, pługa. To jest też głupie pole, bo ona idzie po łuku. Ja wam pokazywałem te pole już wielokrotnie, tej w pszenicy i w kukurydzy. Tu idzie droga i ona cały czas tak o. Teraz jeszcze po granitach okazuje się, że jeśli tam, tak tutaj ktoś podmarkuje ten cypel, albo może do siebu zrobię tak, a potem jak będę pryskał, to będę mijał. No zobaczymy, bo akurat tak będę wyjeżdżał prosto w tą drogę. No i tutaj co jest? Taki jakiś rabarbar? Nie. To jest taki jak na łąkach taki. Wiecie, taka papuga. Kurde, jak to się nazywa. Skąd on by się tutaj wziął? No i wody wydawało się, że wiele. Tak patrzyłem właśnie, jak sąsiad robi bezorkowo też po kukurydzy, bo on już tam pociapał sobie mulczerkiem, pociapał sobie te. Jednak kurde, no dobrze mówię, a kukurydza to parę razy mi się ten głębosz zapchał, no ale zobaczymy na innych polach, jak to będzie wyglądało. Cały czas myślę, jak to kurde rozwiązać, żeby to było dobrze. Ta pięknie na przykład było takie rozwiązanie. Ja wiem, to są marzenia po prostu, ale czasami warto i pomarzyć, nie? Zamiast obciążnika na przykład 700 kg zaraz z przodu, mieć taką gronę talerzową, taką nawet na prostych talerzach, wiecie, o co mi chodzi? Na prostych, i żeby ona te liście wcinała nam do ziemi przed głęboszem. To mi się wydaje, że też byłoby dobre rozwiązanie. No i w tym dołku czuć od razu, że jest większy opór. No takie obroty sobie ustaliłem, jedzie. No na tych obrotach, o. Na takich obrotach też będzie jechał, tak? 1650, no bo to przełożenie małe. Teraz mamy 140 kunia. No i też by jechał. Zobaczcie od razu tutaj, co się dzieje na wskaźniku od paliwa. Jak teraz wykorzystuję moment obrotowy i 140 koni. No i dzięki temu, że kubusia wyhamowałem, wiem ile ma kunia, wiem czy jakich obrotach, ile ma kunia, ile momentu, od kiedy ma ten moment. Kurde. Lux Malina. Dobra. No chyba wszystko już wam powiedziałem. Bo kamera leży na warsztacie, bo kamera będzie leżała i właśnie to są tak samo te punkty z głębosza. Można by to jakoś rozwiązać lepiej. Zobaczymy. Zobaczymy, co by tutaj wymyślił. No i będzie jechało 1650 ze wzmacniaczem momentu. Nie ma problemu, także te 1700 to było coś koło, no tak idzie sumarycznie do góry, już nie wziąłem ze sobą kartki, ale te 1750 można by powiedzieć, że jest ok. No i 1700 obrotów mu wystarcza, żeby się tutaj ciągnąć, bo no nie, zaprzężenie silnika 100%. Oh, no.
naprawdę bardzo małe. Bardzo małe. Jakby Kubuś miał kapcie 600 z tyłu, albo przód had 540 z tyłu 650, to kurde, on by tutaj targał. Tak się zastanawiam, jak kiedyś byłby bogaty. Oczywiście to są tylko marzenia znowu. Właśnie mieć drugi kurde komplet Felix, właśnie taka jesień, gdzie już tam popryskać rzepak, a pierdzielić go. Co tam się nagniecie, to się nagniecie właśnie i na takich kolesach zasuwać, nie? Do siemu właśnie, do portowania, do wymboszowania, no piękna sprawa, takie laki, nie? 540 i... Albo jeszcze szukać kompromisu, żeby znowu nie latać co chwilę, co 5 minut, nie ściągać te kuła, takie, a takie, a srakie. Tutaj 480 i 500 i... Czy no można 480 na 70 i 580 na 70, tak jak miał John Deere, też byłoby fajne rozwiązanie, bo by był trochę szybszy. Albo 480 i najbardziej popularny rozmiar wśród takich tych ciągników 140 koni. 600, nie? No takie 600 to byłoby też już takie naprawdę całkiem niezłe. 480, 600. Piotrek ma tak w New Hollandach, widzę, pryskał ten rzepak. No tak kurde, mówię, ty, jak już mu dasz spokój, a potem wiosną przejdziesz sobie od razu na wąskie koła na przykład, albo po RSN-ie już zakładasz wąskie, tylko jak masz dużo ciągników, masz większe pole manewru, Boże, jak masz mniej. To już albo na wąskich, co jakoś ciągniesz maszynę, no głębosza nie. Dlatego właśnie będę rył z jesieni, aż powiedziałem do Kuby, mówię, Kuba, jaka była różnica po głęboszu ABS. Mówię, szczególnie tam, gdzie mam przesrane, mówię, te PH, człowieku, jaka, mówię, to była kukurydza 18 rzędów, a kolba taka, mówię, że ręką nie byś nie objął. Wiesz co, bo ja tam mam te, jak ty tak mówisz, to jak się obrobię, mówi, to chyba jak będą warunki, ja będę na razie powiedział, że warunki to są nadpodal świetne, jeśli mamy, porównując do tamtego roku, no bo mamy, no wiecie co mamy, końcówkę października, w polu jest dosyć sucho. Ja sobie już pozwolę rozłączyć to światło, tyle nam nie trzeba, znaczy mi tyle nie trzeba, do głęboszowania bez sensu. Czy Kubuś z szóstką pojedzie? No możemy wytestować, jak nie trafimy na ścieżkę. Też jedzie, 6.2, 6.4. Ale wtedy mi się wydaje, że efekt... Zobaczcie. Stabilizuj się. No jak już tam jest, ale już to na tyle, że chyba... A, i obciążenie silnika. Od razu sprawdźmy, patrzcie. Patrz, jaki się zrobił opór. Z 15, 16, 17 litrów na 23, 24. Wrócimy do piąteczki. Jest już po prostu za szybko. Czyli te 6 na godzinę coś, 6,5 już jest za szybko. Już robi zarąbisty opór. Także do głębosza, jakbyście chcieli kupować, to jak macie ciężki ciągnik, to bym poszedł w tą stronę, że przynajmniej te 5 łap na te 160-170 koni i wolniej jechać. Ja tak jeszcze się zastanawiam, zadzwonię do Kuby, mówi, że mogę. Ja bym nie rozszerzył, wiecie, no bo dzisiaj tak przyjechałem, przywiozłem, zrobiłem tylko tamto. Tu tylko przyjechałem, sobie pozaznaczałem w dzień co i jak. Kuba mówi, że mogę sobie poprzestawać, jak mi się tam marzy. I nie wiem, czego nie poprzestawiam co 5 cm, wiecie co chodzi, każdą łapę 5 cm i tak praktycznie ścieżkę będzie trafiać, można powiedzieć, to potem, no tak idzie idealnie równo za kołem, tak?
No a pytanie też było, jak mam ktoś już coś posiane, to ja też nie pojadę ci tak, że... Pytanie też, czy ta łapa akurat idealnie trafia w tą ścieżkę. Wydaje mi się, że nie, bo to ich już nie widać. Może ich nie widać, to by trzeba było zmienić, po prostu go opuskiwać. No, tak by to wyglądało, moje drodzy. A, przy pięciu to wygląda tak. Już jest całkiem inaczej, już ta ziemia tak się nie potłuje. Chyba bardzo powoli się podnosić. Czyli jak wąginem czy grzachem po 8 wcześniej, to były też inne buta. No te buta to są naprawdę kurde końskie, nie? Względem tajnym tamtych. Myślałem, że mówię, Kuba. Bo Kuba mówi, weź tam. Mówi, dawaj, testujemy tutaj, wjeżdżaj. Na dwójce polowej się nie mogę uciągnąć, tylko to właśnie miałem te 45 cm. Przebierał kołami, mocy było, tylko nie było uciągu. Mówię, co tu człowieku jest? A wiesz, no to było. Zobacz, teraz tu babką przywożą, tu to, tu tamto. Mówię, ja pierniczę. Mówię, jak to ma tak iść, to mówię, ja ci dziękuję. Także mi się wydaje, że jakiś prętu to nie wziąłem, ale jestem blisko domu, jak tu skończę, to sobie wezmę jakiegoś pręta. Ja nie wiem właśnie tam, gdzie ten, czy ja nie przejdę na przynajmniej te 50 cm. Nawet bym się pokusił, bo tam jest też piasek, gdzie będę się wybierał chyba gdzieś dzisiaj, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. To tam spokojnie też się wydaje, żebym sobie poradził na szerszym rozstawie, bo jak lżejsza ziemia, może jak on ma bardzo ciężkie też tę ziemię, to on potrzebuje wąskiego rozstawu, żeby jak najbardziej ją kruszyć. Ale ta łapa jest tak po prostu szeroka, te dłuto teraz. Te skrzydełka ma tak szeroko, że mi się wydaje, że nie ma po prostu sensu. Ta ziemia i tak właśnie, i ona tak się popęka i tak się rozkruszy przy tej po prostu prędkości. A zyskam na szerokości, bo nawet przestawić tutaj, mówię, po 5 cm, czy tam ileś, no to mamy 20, no to 10 przejazdów mamy 2 metry, no 100 przejazdów mamy 20 metrów, to tutaj też się troszkę zmieni, a tutaj tych przejazdów jest mnóstwo. Ja bym nawet powiedział, że dałoby radę to, 75 jak kukurydza, i to wtedy byłoby już na końcu ramy, a wtedy te, no mówię, jestem blisko. Pomyślę, po prostu Kuba tylko mnie prosił, żebym coś tutaj kombinował z tymi łapami, żebym zaznaczył kreski, gdzie co było, żeby potem nie szukać rozstawu. Nie wiem, czy właśnie na tej lżejszej ziemi, czy coś, to tu może jest taka trochę cięższa ziemia, to można byłoby tak pocisnąć, nie? A tam, gdzie będzie już ta czwarta, piąta klasa, czy tam słaba trójka, to mi się wydaje, że w takim szerszym rozstawie też to po prostu da. Na radę i efekt też będzie dobry, bo niekiedy są 4 łapy co 75 na 3 metrach pod kukurydzę i to też w miarę kruszy, no 6 też łap kruszy jeszcze bardziej. Ale mi się wydaje, że te łapy też naprawdę bardzo mocno unoszą ziemię do góry. Pozdrawiam Was serdecznie. Miało być krótko.